Od ponad 10 lat seria Focus należy do asortymentu firmy Horsch. Ze względu na różne życzenia i oczekiwania klientów, rodzina agregatów uprawowo-siewnych Focus ciągle się rozwija. Dzięki szerokiej gamie opcji wyposażenia Focus może pracować w różnych warunkach i na różnych glebach. Główne atuty serii Focus to wykonane w jednym przejeździe głębokie spulchnianie, precyzyjne umieszczanie depozytu nawozu i precyzyjny wysiew. Zmniejsza to ilość przejazdów, chroni glebę, a przede wszystkim zatrzymuje wilgoć w ziemi. Na dzisiaj seria Horsch Focus jest dostępna w szerokościach roboczych od 4 do 7 metrów. Jesienią 2020 roku rozpoczęto budowę długo oczekiwanego 3-metrowego wariantu. Etapy robocze Focusa podzielone są na różne strefy. Pierwsza strefa to głęboka uprawa z celowym umieszczeniem depozytu nawozu pod rzędami siewnymi. Umożliwia to optymalny rozwój korzeni, przy czym nawóz można umieszczać w glebie na jednej lub dwóch różnych głębokościach. Usuwanie resztek pożniwnych z przekorzeniowej warstwy gleby i transport wilgotnej gleby na powierzchnię do strefy kiełkowania stwarza idealne warunki rozwoju dla materiału siewnego. Druga strefa to wyrównywanie powierzchni gleby, które można wykonać na dwa różne sposoby. Za pomocą tarcz, które mogą tworzyć małe redliny lub doskonale wyrównywać powierzchnię gleby. Ta warstwa szczególnie polecana jest w przypadku gleb lekkich. Drugi sposób polega na wykorzystaniu naszego wałka kruszącego, który dodatkowo produkuje glebę drobno-gruzełkowatą, dzięki czemu nasiona mają jak najlepsze połączenie z wodą kapilarną, szczególnie na glebach ciężkich lub średnich. Trzecia strefa to ponowne zagęszczanie. Sprawdzony wał oponowy Horsch, którego każda z opon składa się z 12 warstw, co zapewnia jego wyjątkowo długą żywotność, umożliwia celowe i głębokie zagęszczanie. Efektem tego jest doskonałe zamknięcie gleby, co przygotowuje optymalne łoże siewne przed rednicą siewną. Wysokie opony o średnicy 100 cm zapewniają optymalny przejazd nawet na najlżejszych glebach i zapobiegają wypychaniu gleby przed oponę. Czwarta strefa to rednice siewne. Tutaj można wybierać między dobrze znaną rednicą siewną Turbo Disc trzeciej generacji lub rednicą Turbo Edge. Dwutalerzowa rednica siewna Turbo Disc nadaje się bardzo dobrze do siewu przy mniejszych odstępach między rzędzi. Na przykład w przypadku zbóż lub rzepaku po intensywnych pracach przygotowawczych. Rednica zębowa Turbo Edge usuwa resztki pożniwne z bruzdy siewnej, umożliwiając bardzo precyzyjny i płytki wysiew, na przykład między plonów lub rzepaków ściernisko. W przypadku mini drill dla Focusa istnieją dwie różne wersje wyposażenia. Wariant pierwszy to mini drill G&F. W tym wyposażeniu mini drill używany jest jako dodatkowy zbiornik na nasiona, na przykład przy wysiewie rzepaku. 400 litrów nasion i 5000 litrów nawozu. Pozwala to z łatwością podwoić wydajność oraz skrócić czas napełniania, przez co zyskuje się cenny czas na siew. Druga wersja to wariant mini drill PPF. W tym przypadku mini drill używany jest na przykład do wysiewu mikrogranulatu, wsiewek międzyplonowych lub środków do zwalczania ślimaków. Ewentualny trzeci składnik jest aplikowany na pole przez płytkę rozpraszającą umieszczoną między redlicami siewnymi. Możliwość precyzyjnego umieszczenia trzech różnych komponentów na trzech różnych poziomach sprawia, że Focus jest doskonałym siewnikiem do wysiewu poplonów. Pole zębowe, które poza spulchnianiem gleby służy do wysiewu nawozu, można wykorzystać do głębokiego umieszczania np. nasion bobu. Natomiast w tym samym czasie redlice siewne mogą wysiewać na normalnej głębokości, na przykład wykę, a płytki rozpraszające równolegle trawę lub koniczynę. Focus 6TD może być również wyposażony w dodatkowe trzypunktowe zawieszenie. Dzięki niemu można przyłączać różne szyny wysiewające, takie jak rednice Turbo Disc, rednice Turbo Edge, Taro 6 SL lub Horsch Maestro 8 lub 12 RV, w zależności od tego, jaki odstęp między rzędami został wybrany. Focus może być stosowany do wysiewu wielu kultur dzięki różnym odstępom między rzędami siewnymi i możliwości depozytowania nawozu na jednym lub dwóch poziomach. Aby zredukować do minimum utratę wilgoci i nieprzemieszczania dużej ilości gleby przy głębokim spulchnianiu i umieszczaniu depozytu nawozu zalecamy Lemierz Horsch ULD. Do głębokiego spulchniania, celowego umieszczania nawozów i transportu wilgotnej gleby w strefę kiełkowania polecamy Lemierz Horsch LD lub LD+, który jest znany z wysokiej wydajności na hektar i długiej żywotności dzięki dodatkowemu wzmocnieniu z węgli spiekanych.